Na program zaprasza Goldmak, producent makaronów randzińskich. Na program zaprasza właściciel pensjonatu i restauracji Gościniec Salmopolski w Szczyrku. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, a witam się dzisiaj ze Szczyrku. Przyjechał się do gościńca salmopolskiego. Przy Kierym jest taki szumny potok, a w tym potoku mnóstwo pstrągów i jesiotrów. Szlachetne ryby i to właśnie one dzisiaj będą królowały. Chodźcie! A, dzień dobry, co tu tak pięknie dobry, witam. Dzień dobry, pan Grzegorz Jasiński, szef kuchni właśnie gościńca salmopolskiego. Piękne rybki pan tu piękne, ma. Cudowne są dzisiaj, nasza specjalność. Wasza specjalność. Widzę, że jesiot, jest pstrąg. I pstrąg, i boczki wędzimy sobie. To co, uważamy coś fajnego z tych ryb? Pewnie. Ja? Wybierzmy co dobrego. Bierzemy, no to niech pan dowo jakiegoś fajnego jaka pstrąga. Mięsista taka fajna. Mięsisto, dokładnie. Jaki kucharz, taka ryba. I jesiot. No i piękny jesiot. I kochani, z tego dzisiaj zrobimy przepyszne danie. To co, idziemy? Idziemy ważyć. Pytamy się roboty. Wzięliśmy ze sobą wędzone ryby, ale zaczniemy od świeżej ryby, nie? Grzegorzu, będziemy sobie na tego dać, nie? Będziemy sobie tam panować. Mamy tu dwa piękne, świeże pstrągi, co widać, bo jest sprężysty. Elegancki. Elegancki. Oko się świeci i to jest oznaka tego, że rybka świeża. I co z tej ryby zrobimy? A zrobimy tatara z pstrąga. Tatara? Tatara z pstrąga sobie machniemy. No bo wszyscy myślą, że z pstrąga to tak tatara nie za bardzo, nie? A tu nagle pyk. Pyk. Przede wszystkim, żeby tatara z pstrąga zrobić, to musimy mieć pewność, że on jest super świeży. To tu mamy. I trzeba mieć cytryna, żeby skropić, żeby ten kwasem cytryny tak. Białko się zetło, nie? Dokładnie. To co, podzielimy się robotą, mimo że sieką te cebulki i wszystko, co trzeba jako dodatek. A ja zrobię filet. No, ja myślę, że jesteś tym specjalistą. Powiedz mi, czy ludzie właśnie nie dziwią się, że tatar z pstrąga, czy chętnie zamawiają u was? Oj, bardzo chętnie. Na początku pierwszy raz to jest takie, że się troszeczkę obawiają, bo wiadomo, surowa ryba. Ale sushi też ludzie jedzą, jedzą, nie? Jedzą. Zaglądam, jak ty to pięknie filetujesz, to tak ci idzie pyk, pyk. No, pyk, troszeczkę pyk. Tych ryb tu obrabiamy, gości mamy naprawdę bardzo dużo i trzeba zdążyć ze wszystkim, także... No przede wszystkim trzeba mieć odpowiedni nóż, czyli nóż musi być tak, super do filetowania, cienki, tak. Ale zrobiłeś to w 3 sekundy i teraz odcinasz ta część kajsą, te ości? Tak, ścinam tą błonę z ośćmi, żeby ich nie było. Jak najmniej marnujemy mięsa, oczywiście te głowy, płetwy, wszystko na wywary rybne, no do następnych zup, także nic się nie marnuje. To Josieką, słuchaj, bo on za chwilę będzie gańba, że ty masz ryba cało zrobiono, a jo tu dali się bawia z cebulką. Cebulka to jest idealny dodatek do tatara, mamy też tu kapary, jest grzyb. Jest, jest. Marynowany. Więc ten grzyb też pokryja, czy w całości podobacie? Nie, można posiekać, żeby to fajnie można było sobie wymieszać. Ja myślę, że ta jedna cebulka styknie spokojnie. No i tu ładnie od skóry odetniemy, żeby... Mhm. No i praktycznie tatar z pstrąga jest tatarem siekanym, nie? Tak, tak.
Nie mielimy, tylko... Bo jakbyś to zmielił, to cało, wszystko co najlepsze w tej rybie, to byś to... Tak, dajemy trochę soli, pieprzu, trochę soku z cytryny, tam gdzieś siteczko było. Ja zaraz ci poturlam. A możesz tu. Już jest. Już styknie tela cytryny? Myślę, że spokojnie. Bo ryba lubi, nie? Tak, tak. Jeszcze koperek, jakbyś mógł mi troszeczkę... Dobrze, to już. Czyli powiedz mi, ty już w momencie, kiedy siekasz ta ryba, to już... To już są przyprawy, tak, to się fajnie później miesza. Żeby się to przechodziło. Tak, tak. Przegryzało, dobra. Z sieką tego kopru. Super. Bo koper musi być, nie? Tak, dodamy trochę jeszcze oleju. Świeży koper, to jest to. Uwielbiam. Zresztą... I teraz drobniuteńko. Czego ja nie lubię. Ale tatara z Pstrąga, świeżego, jodrzech zwędzonego, ale świeżego, że nigdy nie jod. Dzisiaj to będzie mój pierwszy raz, bez toż, kochani, już się papusie cieszą, bo zawsze coś innego. I dobrze jest w życiu kosztować fajnych rzeczy, ale powiedz mi, czy ten pstrąg u was jest cały rok świeży, czy na przykład... Cały rok mamy świeże pstrągi, także... Bo strumyk raczej chyba nie zamarznie, nie? Nie, nie, zawsze pod lodem płynie woda, także mają fajne warunki. Bo słyszę, że pstrągi czym woda bardziej chłodno, tym on lepiej to wszystko, jest zdrowszy jest mięso bardziej na pewno wyczyszczone, tak. Nie? Bo żyje w tym środowisku, tak? Dokładnie. Więc nie chłonie niczego z tej wody, co by nie fajne było. Mamy tu talerz i co teraz? Mamy tu ring, może ta ogórka ci... Tak, tak. Proszę bardzo. Daj. Czyli robimy takie ze skórą? Tak, ze skórą pewnie. Jak najbardziej. Bardziej dekoracyjnie, wykończy nam fajnie tego tatara. Zrobimy taki plasterek z tej ogórki. Tak. On elegancko. Się fajnie poddowo. Więc... Cytrynka, jakby mało komu było. No i super. Kochani, teraz dodatki. Mamy tu jakaś ta łyżeczka, mamy, nie? Są łyżeczki, troszkę kiełków do dekoracji, coś czerwonego. Pięknie, żeś to usiekał. No, może do piękności to daleko. Co tu jeszcze mamy? Kapary? Kapary i ogórek. A, widzisz, ogórkach jeszcze nie siekał, to już zaraz to poczynia. Ogóreczek konserwowy, ja? Konserwowy, dokładnie. Jeszcze zapasy z zimy zostały. Czekamy, aż nowe będą. Czyli też robicie takie rzeczy sami? Robimy przetwory, staramy się w miarę na bieżąco wszystko sami ogarniać. Przynajmniej wiemy, co podajemy. Jeszcze bagietka. Taka bagieteczka i kochani, masełeczko. Tak to możecie przyjeżdżać tu do gościńca salmopolskiego na tatar. Pstrąga. Nie zostało ci tu na nożu? Troszku jest tutaj jeszcze. Wymiato. Przepyszny. Polecam. Pychota. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jest nasz piękny, wędzony pstrąg. No, powiem ci, zaglądam na te produkty i nie do końca wiem, co z tego może powstać, bo jest tu mleko, kartofel. Nie wiem. Parę składników, a wyjdzie z tego coś dobrego. Jest powiem ci, zagadkowe do mnie. Widzę, że po twoim uśmiechu, że ty tam pod kopułką coś już kombinujesz. Co z tego powstanie? Powstanie z tego krem z pstrąga wędzonego. Zupa. Zupa. Zupa krem z wędzonego pstrąga. Tego jeszcze nie jod. Powiem szczerze, dzisiaj to już jest drugie danie, które mnie zaskakuje. Chyla czoła. Dobra, to czego zaczynamy? Od pora? Pokroimy pora, przesmażymy go na maśle. Okay. Ja obiorę może pstrąga, będzie szybciej. Por dowo taki fajny, on nie jest taki ordynarny jak cebula, nie? Dokładnie. A dowo taki ciekawy posmak. Posmak, kolor, już niedługo będziemy mieli młode pory, także sama radość. Jak jest świeże bardzo fajnie odchodzi, nie? Dokładnie, nie ma co się szarpać z tym.
Długo taki pstrąg się musi wędzić? 2 godziny? No, zależy od temperatury, jaki duży, jaka jest pogoda. Mamy wędzak na zewnątrz, więc też to ma znaczenie. Widełki jakbyś miał podać? 3-4 do 6 maksymalnie. A, czyli ktoś tego musi bez przerwy kontrolować temperaturę. Ale tak co, w 30 stopniach? Tak, tak, tak. 30 do 40, żeby nie przekroczyć, żeby się nie pootwierały. To też jest sztuka, nie? Też jest sztuka. To też są lata doświadczenia, no a ryba jest świeża, więc widać to. A jak chcecie tego spróbować, to musicie tu zawitać, chociaż powiem szczerze, ja nie mogę się już doczekać tej zupy. Zachodza w głowa, jak ona będzie smakowała. Na masełku mu fajnie zeszklony por. I co, teraz mleko? Nie, teraz dajemy wszystkie dodatki, rybę obraną. Niech ona też troszeczkę w masełku popływa. No rzeczywiście ten pstrąg był taki, powiem ci, konkretny. Troszeczkę soli, pieprzu białego. Ziemniaczek gotowany. Przeć go na mniejszą? Trochę można, będzie łatwiej zblenderować. Powiem ci, bardzo ciekawe połączenie. Naprawdę, ziemniak oczywiście jest naturalnym zagęstnikiem. Dokładnie, mąki nie potrzebujemy. Ale też mleko jest takim elementem, mogę powiedzieć, góralszczyzny, nie? Tak. Dużo zup w górach się właśnie robi z mlekiem. Niekoniecznie śmietonka, a mleko. Dokładnie. I bagietki, kawałeczek. A, bagietki też? Tak. Do środka? Do środka. Czyli ona teraz naciągnie. Dokładnie. A, to jest dobry patent, nie? Tak jak my to karminadla, słuchaj, do pomyżymu, a w mleku, tak wy w górach do zupy. Do zupy. I powiem ci, że jak stoję nad tym gorkiem, to aromaty ten pstrąg teraz jeszcze wydobył to, co najlepsze, nie? I co, za chwileczkę będziemy podlewać? Tak, już możemy podlewać, już? Jasne. Tego tu mam literek. Literek. No i zagotujemy. I już, blendować i już. Będzie zupa, dokładnie. Czyli to jest taka zupa, mogę powiedzieć, einsmig. Taka szybka, dokładnie. Idealnie na warunki restauracyjne, nie? Człowiek się śpiecho. Na bieżąco świeża, nie ma jakiegoś przechowywania. No i rzeczywiście jest bardzo gęsto. Jakby była śmietana, zrobiłby się kit. No mamy to. Wygląda, powiem ci, no, jest fenomenalnie. Słuchajcie. Do takiej zupy warto tu przyjechać, pokosztować, popróbować. Jest bardzo treściwo. Kolor ma taki, jakby tu były pistacje. Wiosenna zieleń. Wiosenna zieleń, dokładnie. A powiedz mi, jakie dania jeszcze z pstrąga u was w ogóle z ryb idzie zjeść? Czy macie jeszcze też jakieś inne regionalne dania? Głównie mamy pstrąga i siotra, no i na różne sposoby robione. Także i sałatkę mamy z wędzonym pstrągiem i tak co chwilę karta nam się zmienia, więc... Czyli to jest baza. To jest baza. Głównie mamy ryby. Oczywiście mamy też sałatki, jakieś tam rzeczy mączne, bo klient jest różny, tak? Mięsa też się pojawiają, golonko, jakieś takie regionalne rzeczy jak najbardziej. Mhm. Ale ten boczek wędzony też macie w platocie. Jest boczek, jest. Kiedy wygląda, jak milion dolarów. To co teraz na górę? Na górę ryba. Koperek? Koperek. Ryba, by było widać, co tam jest w środku. Czyli to jest taka zupa na bogato? Na bogato. Dużo ryby. Dużo ryby. I kochani. Cóż więcej trzeba? Zupa gotowa, a my zaraz nie omieszkamy ciamać. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Grzegorzu, to, że dużo dań z ryb mocie, to już wiem, ale ja teraz chciał dać moja propozycja na danie z jesiotrem. Jesiotr jest takim dinozaurem wśród ryb, nie? On był, jest i mam nadzieję, że będzie. No i jeszcze w tym daniu, bo będzie to danie makaronowe, będzie to coś. Czosnek. Czyli czosnek niedźwiedzi. Fenomenalna sprawa. O tej porze idealny. Czosnek niedźwiedzi bardzo dobrze oczyszcza woreczek żółciowy, no żebyście go nie pomylili z liśćmi konwali. On po prostu wonią czosnkiem. No i do naszego dania użyjemy tych właśnie
nudli, jest to przepiórczy. To co? Dzielimy się, zajmiesz się rybą? Oczywiście. Bo ty to robisz rewelacyjnie. Z czystą A ja teraz, słuchajcie, por, białą część posieku i delikatnie na masełku go zeszklemy. I to będzie początek naszej zołzy. Ja odetnę od ogona, bo najwspanialsza część. Ale wiesz, jak zaglądam na ciebie, to ty tak robisz pyk, pyk i już, nie? No. Lata, lata w prawy, nie? Trzeba się śpieszyć. Klient czeka. Masełko. No właśnie, to jest to, jak człowiek się śpiecho, to wtedy robi troszkę na innych obrotach, nie? Dokładnie. Ale powiem ci, że mięso jest fenomenalne. Soczyste, mięciutkie. Soczyste. I to będzie w naszym daniu. Ja teraz lekko zeszkla por. Lekko go już osola. I potem podleję to wszystko białym winem, żeby to złamać. Grzegorz, uważamy sobie teraz makaron, jakbyś mi podał przepiórczy, żeby tak było troszkę inaczej. Może dwie torebki uważamy. Może ci pomogę. I to będzie takie krótkie ważenie. Pamiętajcie, żeby on nie był rozgotowany. Jeszcze go osola. Dziękuję ci bardzo. To jest taka grubsza nitka, więc ona na pewno bardzo fajnie się zachowie. I tak myślę, że 4 minutki, nic więcej, żeby był nie za miękki, lekko al dente. Niech to się poważy, a my teraz, widzę, że ryba, możesz mi ją trochę jeszcze przesiekać. Wleję tu wino białe. Muszę poczekać, aż to, co jest na dnie, lekko się przychyciło teraz, żeby to tak fajnie się odbiło, żeby te smaki się przeszły. Dolewamy śmietanki. Na razie całej nie będę wlewać, żeby nie przedobrzyć. Teraz się to no, połączy. Damy już trochę korzenio. Niech to bulknie. I za chwileczkę dociepniemy tam ta ryba. Do tego te nudle. I na koniec czosnek niedźwiedzi. Czyli mogę powiedzieć, że to jest też takie danie bardzo szybkie. Tak jak żeś powiedział. W restauracji dania muszą być szybkie, bo gości dużo i chcą wartko dobrze zjeść. I teraz jakbyś mi tego jesiotra cudownego dołu, to jego dociepuję do naszej zołzy. To jest cały ten aromat. Ale też nie powiedzieliśmy, że jesio to jest ryba, która wraca do łask. Nie? Dokładnie. Bo ona zawsze była. Jest to ryba jedna z nielicznych chrzęstno-szkieletowo. Zresztą widać to potem w wyglądzie, nie? Powiedzieli mi taki jakby dinozaur. Dokładnie. Wśród ryb. Ale ze względu na walory smakowe wraca, nie? Ale on potrzebuje chyba czystej wody, nie? Czysto. Musi być czysto. Musi być czysto, a ja tymczasem odławię nasz makaron przepiórczy, dociepuję go już do sosu, żeby on teraz troszkę wciągnął. I teraz na koniec będziemy dociepować te liście. Jakbyś mi te liście tu dorzucą. Troszeczkę je może. Ja, możesz je. Przykrócimy. I czosnku niedźwiedziego nie będziemy żałować. Mogę powiedzieć, że nie jeden Włoch by nas teraz pochwalił, bo pasty to są dania bardzo proste, szybkie. Im prościej, tym według Włochów lepiej. Lepiej, dokładnie. A powiedz mi, Grzegorzu, ludzie są zaskoczeni tym, że macie jesiotra, doceniają to, że to jest tak świetna ryba, dopytują o niego, jak to wygląda u was? No, niekoniecznie każdy jest przekonany, tak? A czemu? Jak myślisz? Chyba boją się troszeczkę. Wyglądu? Chyba tak. No bo aczkolwiek jest zamawiany, no dość dużo się jego sprzedaje, także klient na niego jest i myślę, że wracamy do niego, nie? No i chwałaż Panie, bo smak jest wyjątkowy, jest naprawdę wyśmienity. Trzeba koniecznie spróbować, a już w towarzystwie czosnku niedźwiedziego to już musicie ocenić Wy. Może Grzegorz kiedyś zaserwuje, jak przyjedziecie właśnie takie danie, może z innym makaronem, może. No już wedle Twojej autorskiej propozycji. Moment, to myślę, że możemy nakładać. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze, myślę, że też tak będzie smakował. Na środek. Zaraz zrobimy tu jakiś odpowiedni rowek na
naszego jesiotra. Na króla talerza. A, takie fajne dwa kawałki. Może jakiś suszony pomidorek damy też, żeby to jakoś tak zagrało po włosku. Jeden świeży. Mały listek naszego czosnku niedźwiedziego. No i na górę wypadałoby trochę jeszcze troszeczkę dobrego sera. Może być jakiś parmezan, czy dobry, twardy ser. I kochani, takie pyszności z jesiotrem, z czosnkiem niedźwiedzim zrobiliśmy, mogę powiedzieć, Einzmik. Zaraz spróbujesz mojej propozycji, czy ci zasmakuje. Może akurat prowadzisz do karty. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Grzegorzu, chciałbym, żebyś spróbował tego dania, co my tu dzisiaj stworzyli. Jak ono to wyszło? Czy ci smakuje? Spróbujemy. Ja mam dla ciebie do spróbowania mój specjał filecika z pstrąga w sosie kurkowym. Wygląda bardzo dobrze. Sałat. Ale tu jest chyba w sosie i trochę kurkumy. Tak, tak. Jest kurkuma, jest tam cebulka, masełko. No to już. Kosztuj, jak to tobie gra. Nie wiem, co robisz, że te kurki są takie dobre. Na pewno nie zdradzisz. Makaron jest idealny. Jest idealny. Jedno jest pewne. Wszystko, co my dzisiaj rychtowali, znajdziecie na naszej stronie www.raczka.tvp.pl. Posyłajcie fotki na naszego Facebooka Jakową. Było tu. W gościńcu salmopolskim w Szczyrku. Jakową smakowało. No i przyjeżdżajcie, kosztujcie, bo świeżo ryba najlepsza na świecie. Przyjeżdżajcie zawsze na świeżo ryba. Tu, do Szczyrku. Rewelacja. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Na program zaprasza właściciel pensjonatu i restauracji Gościniec Salmopolski w Szczyrku. Na program zaprasza Goldmak, producent makaronów randzińskich.